Jessica, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty się czujesz jako gwiazda tego sezonu w TVN-ie? Świetnie, ubrałam się pod kolor TVN-u, więc jestem niebieska dzisiaj, świetnie się czuję, super jest. Niestety pogoda nam nie dopasała, no bo pada deszcz, ale jest pięknie. Moja droga, kiedy padła propozycja wzięcia udziału w Azji Express, od razu się zgodziłaś? Ja tak naprawdę tę propozycję dostawałam kilka lat i wiele lat ją odrzucałam, bo się stresowałam. Bałam się, bo jestem przyzwyczajona do tego, że jestem control freakiem i ja zawsze wymyślam, co i jak nagrywać, w jaki sposób i tworzę wszystko sama od zawsze. Jestem i po stronie kamery i przed obiektywem. A tutaj nowe wyzwanie, ale stwierdziłam, że nadszedł czas, żeby się pokazać w telewizji w innej odsłonie i czuję się już tak stara, już 14 lat robię to blogerstwo, influencerstwo, mówię, dobra, czas na kolejne wyzwanie. A że kocham Azję, Azja mi daje ogromny spokój, szczęście i pokój, to stwierdziłam, że chcę tam jechać. Jak usłyszałam, że to jest propozycja Azji Express w Filipinach i na Tajwanie, to stwierdziłam, że to jest ta destynacja. Jak rok temu była Gruzja i Turcja, to nie podjęłam się. Słuchaj, a jak ty się odnalazłaś w tej rzeczywistości? Bo wiesz, my ciebie obserwujemy, widzimy, że ty lubisz luksus, jeździsz do pięknych hoteli. Jak to było spać na przykład na ulicy albo wiesz, pod jakąś strzechą? Ja tak naprawdę od zawsze jeżdżę do różnych miejsc, bo ja też lubię świat surferów, ile razy spam, wiesz, w przyczepach, namiotach, na ziemi, gdzieś w górach, więc ja odnajduję się w każdym miejscu, ale tutaj pojechałam, bo też chciałam poznać lokalną społeczność. I fakt faktem, na ulicy nie mogliśmy spać, bo to był zakaz programu. Kiedy nie zdobywasz noclegu, to możesz odpaść, musisz zdobyć nocleg u kogoś z ludzi lokalnych, więc musisz pukać do domów i zdobywać te noclegi. Więc spaliśmy bardzo często na podłodze i przyzwyczaiłam się. Mój brat mówi, że to jest zdrowotne dla kręgosłupa, ale nie, tak poważnie, to bardzo wzruszające były te momenty, kiedy lokalni nam tak naprawdę użyczali swojego mikroskrawku w salonie czy w kuchni, my to mogliśmy rozłożyć karimaty i spać. W ogóle na początku nie byłam przygotowana, nie miałam ani karimaty, ani śpiwora i spaliśmy na ziemi. Zobaczycie to.